Jesteśmy teraz w gościach u Lecha Kaniuka w OFF Piotrkowska. Tak, to OFF Piotrkowska Center się nazywa to miejsce. Które skrupulatnie przyjmujesz, kupując kolejne lokale. Nie, ale mam tu przestrzenie biurowe i od niedawna się wprowadziliśmy. W sumie jesteśmy półtora miesiąca. I tu tworzę swoją bazę do pracy i wypadów. I w tej rozmowie przepytam Lecha z zakresu biznesu, fundacji, psów i work-life balansu. Tak, tu w mojej, tak jak ty lubisz rybki, to w moim akwarium. A, dokładnie, dokładnie. Także zapraszam na rozmowę z szarkiem biznesu. Witam, ja też, Stefan i redaktor. Tak, okay. Zaczęliśmy od tego, że mamy psy, więc czemu mamy naszych psów nie pokazywać. I na początku zaczęliśmy od pytania, zapytałem Lecha, czy byś tego psa sprzedał. I powiedziałeś, że... Nie. Nawet za $1 trylion. Nawet gdyby Jeff Bezos przyszedł i powiedział, że dostaniesz Amazona za psa, to... Nie. Ja jeszcze jestem takim, że bym naszego redaktora sprzedał za kwotę dużą, a każdego dnia ta kwota rośnie, więc pytanie, kiedy tego tryliarda dojdę, że go nie będę chciał sprzedać. Jutro. Kamila mówi, żeby sprzedała za podwojenie kapitału. No, razem mamy miliony, tak, razem. Gdyby liczyć też per head, 4. Czemu przedsiębiorca ma psa? O tym będzie potem wywiad. Nie wiem, no, czemu w ogóle się ma psa? Nie, co ci daje pies? My lubimy z żoną zwierzęta, jakby sobie tak nie wyobrażam w sumie życia bez niego. To tak jest taki członek rodziny, nie wiem jak to tak się zrobiło. To jakiej lekcji życiowo-biznesowej nauczyłeś się od psa? Znaczy na pewno on za bardzo się nie przejmuje opiniami innych i dąży do swojego celu. W sensie takim, że... Whatever it takes, nie? Żarcie, muszę go znaleźć, kąsek. Tak, i może być też dość uparty i usiąść przy szufladzie i on coś tam chce i tam siedzi, więc taki hustler, więc można dużo mądrości się nauczyć od pieska, to na pewno. Napisałeś książkę Siła Pędu, która pokazuje cały twój mindset, jak funkcjonujesz, jak myślisz i która z myśli, jeśli chodzi o filozofię, jest najważniejsza, to jest moje pierwsze pytanie, a drugie będzie, która technika, taka baza narzędziowa, według ciebie jest najważniejsza w biznesie? Pierwsza rzecz to po jakimś czasie zrozumiałem, że po pierwsze pomysłów na biznes i pomysłów w ogóle na siebie jest nieskończona ilość. Po drugie, nigdy nie wiemy, jak coś będzie w rzeczywistości. Ta rzeczywistość też cały czas się zmienia, co robi, że nawet coś, co działało, nie wiem, 5 lat temu albo rok temu, kompletnie nie musi się sprawdzać dzisiaj albo za rok może być po prostu nieaktualne. I w związku z tym, skoro jest tak duża niepewność w tym, co działa, jak działa, co chcemy robić, jeśli coś nie uda się, to co będzie później, to później będą nowe pomysły, będą nowe warunki, nowe otoczenia. I z każdą próbą zbliżamy się do weryfikacji tego, czy rzeczywiście to zadziała. Więc próbując, jest chyba najlepszym narzędziem do tego, żeby zweryfikować, czy coś się uda, czy nam się to podoba. Jeśli to się nie uda, to mamy doświadczenia i możemy coś wyeliminować z listy i próbować następnie. Pokazywałeś mi wcześniej na swoim mega wielkim monitorze tabelki, plany, Excele. Więc jak w takim razie ma się planowanie do tego, że nie wiesz, co będzie? I to jest paradoks, nie? Bo mówisz, ok, trzeba zaplanować, widzieć wizję, predykcję, a z drugiej strony nie wiemy, co będzie jutro i część z widzów sobie wyciągnie, że nie warto planować, a część, że warto planować, a ty jesteś, mówisz jedno i drugie, taki paradoks trochę tutaj słyszę. Jak ty to rozumiesz? Powiedz proszę więcej w tym temacie. To planowanie oczywiście może pełnić wiele różnych ról. Jedna rola jest taka, że jeśli mamy inwestorów, no to trzeba coś założyć, jakieś założenia mieć i starać się dążyć do tego planu. To nie oznacza, że ten plan trzyletni czy letni musi być coś, co na zawsze ma być jakby coś stałego, tylko ten plan można bardzo często go rewidować. Na przykład nawet jeśli teraz w jednej spółce mamy dwuletni plan. Tak, można go wypuścić. To nawet jeśli mamy dwuletni plan, to my co kwartał go rewidujemy.
I bardziej chodzi o to, żeby mieć pewną spójność i patrzeć w jakimś kierunku i starać się iść w jakimś kierunku, niż to, że tak rzeczywiście założyć, tak ma być. A jak często trzeba weryfikować ten plan? Jak często patrzysz na plan i mapę i weryfikujesz, czy to się spełnia? Są kwestie kwartałów, półroczy, dni może? Ja bym powiedział, że te cykle są raczej miesięczne. Nie staram się zmieniać całego planu, jeśli to jest konieczne, to trzeba zmienić wcześniej, ale zakładam, że przynajmniej w miesięcznym cyklu trzeba sprawdzać, w którą stronę się idzie i czy udają się te założenia, które mamy. Ale w tej chwili myślę, że w większości spółkach takie budżety, rewidować ten budżet i może go trochę zmieniać i dopasowywać co kwartał, moim zdaniem jest dość dobre, bo mamy trochę bardziej precyzyjne, co będzie za kolejne 3 do 6 miesięcy, bo z czasem cały czas się uczymy, są nowe warunki. Planowanie to też jest pewien taki, powiedziałbym, ćwiczenie, planowanie, myślenie o przyszłości. Tak, budowanie wizji. I to też pełni bardzo dużą rolę. W jednej spółce teraz chcę zrobić plan 10-letni. W jednej spółce w tej chwili chcę zrobić 10-letni plan. To jest spółka technologiczna, ale w takiej branży, gdzie też dzieje się bardzo dużo różnych innych rzeczy. Jak myślimy o na przykład chociażby sztucznej inteligencji, to jest na tyle dużo rzeczy, które się zmienią poprzez sztuczną inteligencję, że jak pomyślimy sobie, postaramy się zrobić taką wizję, okay, co będzie za 10 lat, jakie technologie będą dostępne, co można zrobić, to teraz my możemy dzisiaj zacząć myśleć o tym, jak się przygotowywać do tego, żeby być, nie wiem, future ready, jakby tak powiedzieć. Nie? Mm-hmm. Że jesteśmy przygotowani, że idziemy w tym kierunku, bo... Zanim też można wystartować zbyt wcześnie. I taki paradoks timingu jest, że jesteś innowatorem, który przegrywa, bo za wcześnie chciałeś coś zrobić i później ktoś to był numerem dwa, poczekał trochę dłużej albo wytrzymał cash flow czy podtrzymywanie tego organizmu, który dopiero jest gotowy, żeby teraz rynek go miał. Tak. No, tak, jeden przykład to jest do takiej infrastruktury, którą chcę zbudować, do takiego własnego akceleratora, gdzie mogę wrzucić pomysły i się szybko zweryfikować, czy one działają, ale do tego, żeby też obsługiwać te różne spółki, w którym dzisiaj jestem zaangażowany, to na przykład jest potrzebne biuro rachunkowe. I teraz to biuro rachunkowe, które dzisiaj mamy, no zastanawiam się, czy nie powinniśmy zmienić. Jak zmienić, to się od razu zastanawiam, czy to nie powinien być kolejny element mojej układanki, tak. Czy sam nie powinienem to założyć. Ale myśląc teraz znowu o przyszłości, jak to wygląda, co się dzieje, no to założenie tradycyjnego biura rachunkowego kompletnie nie ma sensu. Bo w długiej wizji ci nie pasuje w ogóle. Bo sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów, ona całkowicie rozwali ten rynek. I teraz, jeśli mam to założyć, to nie założę tradycyjny, tylko od razu musiałbym założyć w oparciu o technologię i nie czuję, że dzisiaj mam po prostu zasobów czasowych, żeby tym się zająć. Więc, ale to też wtedy, jak się siada i się myśli o przyszłości i planuje budżety, to też jakby pełni taką funkcję, żeby trochę myśleć i mieć. Później jak jest dużą organizację, to trzeba mieć jakiś budżet, bo trzeba też w pewnym sensie stworzyć jakieś ramy funkcjonowania, jakieś budżety. No i tutaj strona kosztowa jest tym istotnym elementem sterowania też w jakimś sensie, w którym kierunku chcemy iść z jakąś spółką. Kolejny przykład jest dużej spółki, w której jestem zaangażowany, to poprzez budżet można wymusić myślenie o tym, jak optymalizować procesy, więc to też jest narzędzie pewnego nacisku na to, żeby nie wpaść. Budżet ograniczony czy duży budżet? Ograniczyć albo nawet go ścinać. Okay. Czyli na przykład cel jest taki, żeby nie wiem, mieć poziom kosztowy 70%, który jest dzisiaj pod koniec roku. Czyli pod koniec roku ma być 70% bazy kosztowej, która jest dzisiaj. A nie 130%. A nie 130%.
Bo to drugie jest proste. A jednocześnie firma rośnie. I teraz jak rosnąć, a ścinać ten budżet? No, czyli chodzi o to, że trzeba optymalizować procesy, optymalizować różne rzeczy, może też zatrudnienia. Więc to jest znowu narzędzie na to, żeby no, prowokować do jakiejś optymalizacji procesów. Jest dużo dyskusji o tym, czy być hustlerem, czy być takim dowódcą, generałem, który nic nie robi, tylko zarządza. I co ty o tym myślisz? Czy to jest kwestia... O co mi chodzi? Że wiele osób postrzega hustling jako takie mocne ciśnięcie samego siebie, a według mnie hustling to jest ciśnięcie roboty, a nie wyciskanie siebie, jakiejś tam ostatniej kropli krwi. I z drugiej strony są ludzie, którzy mówią, pracuj mądrze, a nie ciężko. Mój autorytet Gary Vaynerchuk mówi obie rzeczy, the both. A jak ty to rozumiesz? Czyli bycie hustlerem, takim żołnierzem w polu walki, a z drugiej strony generałem. Ja bym chyba powiedział, że to trochę zależy od tego, co chcemy zrobić, co chcemy osiągnąć, ale też w jakim etapie jesteśmy i jakie są warunki, bo są warunki bardzo sprzyjające się nam, naszej firmie, otoczeniu. I wtedy nie trzeba być generałem, bo można być dobrym wujkiem i zbierać fajnych ludzi, jest atmosfera super i wszystko rośnie. Może przyjść taki moment, kiedy wchodzi konkurencja, która jest bardzo agresywna, ma dużo pieniędzy i nagle mamy duże kłopoty. Wtedy trzeba może być bardziej generałem i być bardzo zdecydowanym i dużo, dużo twardziej, czyli jest jakby peace time i war time, tak bym powiedział. Więc tutaj i bym powiedział, że pewnie jest trudno dla jednej osoby odnaleźć się dobrze w obu rolach. Ale ciekawe jest to, że powiedziałeś właśnie generała, poszedłeś w kierunku takich twardych narzędzi, nie, twardy, miękki, nie? A ja przez generała rozumiałem stratega bardziej, czyli i ile czasu spędzasz na wzgórzu, zarządzając tym polem bitwy i pilnujesz, żeby tam nikt nie strzelił, bo z daleko jesteś od pola walki w ogóle, a jak często jesteś na tym polu walki? I teraz jak mówię o tej metaforze wojny, to każdy facet rozumie, o co chodzi, a kobiety mówią, nie, to nie chodzi o to, żeby się bić między sobą. A faceci przedsiębiorczy mają trochę inne podejścia i jestem ciekaw, jak ty... Trochę inne, ale i tak patrząc z góry, to... Ja bym powiedział, że jak jest peace time, to wtedy można pójść trochę szerzej, można potestować trochę więcej i próbować być na więcej pól walki, no bo jakby nie było, rynek to jest pole walki, ale jeśli konkurencja zaczyna być bardzo agresywna, nowa technologia wchodzi i mamy war time, to wtedy rozpraszając się na dużo różnych obszarach jest złym pomysłem. Teraz znowu patrząc z góry, może trzeba po prostu koncentrować te różne siły na jedno pole walki, żeby być mocniejszy. Mhm. O, mamy tutaj gościa, to jest prezes. No to rządzi, on jest generałem, nie ty. Tak. Myślałem, że ja mam małego psa. Mam. Nie masz. Ja też mam, ale trochę większego. A hustlerem, no to mi się wydaje, że jakby są, to znowu trochę zależy od tego, gdzie jesteśmy, co nam pasuje i co chcemy zrobić. Ja rozumiem hustling na zasadzie dużo wkładać energii w to, żeby próbować osiągnąć swoje cele i oczywiście próbować robić to mądrze i im więcej siły mamy, tym więcej to robić. Mhm. A widzę taki trend, że większą grupę widzę ludzi, którzy chcą ominąć w ogóle pracę i myślą, że są smart. A i to jest taki paradoks, bo uważam, że trzeba być smart w swoim biznesie, ale też nie można od tej pracy uciekać. I nie każdy jest smart. Czasami lepiej popracować ciężko na maksa i w tym procesie być smart. Twój komentarz mnie bardzo interesuje, nie? Że trzeba, wiesz, kiedy smart, kiedy hard, kiedy bold, a kiedy chill. Ja ogólnie w mojej firmie, czy w moich firmach zawsze chciałbym być najgłupszą osobą, najmniej smart. Chciałbym, żeby wszyscy inni byli dużo bardziej smart ode mnie. I myślę, że to jest chyba najlepszy sposób, żeby być smart. A co jest twoją największą superpower biznesową? Chyba, że nie potrafię widzieć
właśnie ile roboty jest w tych różnych rzeczach i ten optymizm po prostu zasłania wszystkie problemy, które wiem i tak, że będą i że to jest ciężka praca, że jest dużo stresu, że coś się nie uda, i że jest ryzyko i tak dalej. Myślę, że ten mój taki optymizm biznesowy jest chyba tym superpower, który z drugiej strony też chyba jak część, jak Hulk czy tam inni, to chyba wydaje mi się, że ten superpower jest bardziej taką rzeczą, którą też uważam, że jest negatywną, więc ten optymizm też powoduje, że widzę za dużo tych różnych opportunities i to myślenie jest po prostu ciągłe, jakby nie da się wyłączyć tego, tylko cały czas są pomysły na kolejny biznes. A czy uważasz, że Okej, to jest takie pytanie z odpowiedzią trochę. Przewagą konkurencyjną może być pracowitość, bo ja to widzę na co dzień, że powstają mnóstwo biznesów, które padają przez to, że ktoś nie jest pracowity, nie dba o customer service, nie chce się rozwijać, albo musisz założyć, nie wiem, restaurację i done, nie? A my wiemy, że to jest dopiero just the beginning, nie? No, ja teraz nie pamiętam, czy Mark Cuban, czy kto to powiedział, ale trzeba sobie uświadomić, że każdą godzinę w ciągu dnia ktoś próbuje zabić twój biznes. Mark Cuban, tak. 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 I że w momencie, kiedy przestajesz walczyć, pracować, to ktoś po prostu cię zje. I pójdźmy teraz głębiej w to, bo część widzów na pewno myśli sobie, nie, on jakiś przegina, to jest jakiś w ogóle kosmos. A to nie jest kosmos, tylko to jest rzeczywistość. I też często uświadamiam moim widzom, szczególnie na YouTubie, no dobra, tak właśnie będzie. To nie jest, że my sobie to mówimy. Albo nasza wizja życia w mękach. Tak to właśnie wygląda. To tak wygląda. Nie 100% czasu, wiadomo, nie? Tak. Bo jest czas, jak sobie gadamy przed kamerą, miziamy pieski, a jest czas, gdzie podwijamy rękawy i tam albo atakujemy, albo się bronimy. I chodzimy na spacerki z pieskami. Znaczy moja koncepcja... Na spacerze z psami tak myślisz o biznesie. Tak, albo najlepiej na kolo, to tak. Prawda. Ale znaczy, wydaje mi się, że czasami mam wrażenie, że jak ludzie mówią o work-life balance, jeśli mówimy o tym, to że to wszystko, ten work-life balance ma się zamknąć w jednej dobie. Mhm. Moim zdaniem to tak się nie da, że czasami trzeba włożyć dużo więcej energii w coś, jesteś out of balance tego dnia, tego tygodnia, tego miesiąca, w tym roku. Bo się skupiasz nad czymś, nad jedną rzeczą. Ale przychodzi czas, kiedy no nie wiem, rozszerza się rodzina i wtedy musisz mniej robić biznesu, a więcej się zająć rodziną. I wtedy albo inaczej ten biznes robisz, to wymusza na mnie. I znowu jesteś wtedy out of balance w biznesie, ale jesteś bardziej, jakby twój ciężar leży wtedy w rodzinie. Więc to może być po prostu w miesiącu, w miesiącach, w latach, więc jakby... Ja work-life balance widzę, że to powinno się zbilansować oczywiście długoterminowo. Z ryzykiem, że jeśli zbyt długo się jest w czymś, no to być tak out of balance, na przykład w sferach rodzinnych, może spowodować w ogóle, że to upadnie. Tak samo jak tylko zajmiesz się rodziną i nie zamiesz się biznesem, to na pewno twój biznes też nie będzie miał powodzenia. Więc gdzieś tam trzeba pośrodkować, ale nie widzę to, że to się zamyka w jednym miesiącu, tylko to jest dłuższy horyzont czasowy. To jak nagrywamy to wideo, to moja córka ma 3 miesiące i na mnie to wymusiło być bardziej, żeby mieć więcej skrupułów w mówieniu nie. Znaczy, już nie jest skrupułów właśnie w mówieniu nie. Żeby odrzucać propozycje, to jakieś bym przyjął, a okej, sprawdźmy. Teraz nie mam czasu na sprawdźmy, mam czas tylko na te rzeczy efektywne. Też jestem ciekawy, jak u ciebie się pojawi dziecko, jak bardzo ściśniesz tą dobę jeszcze, która teraz jest pełna różnych aktywności. To jest super ciekawe zawsze. Już myślę o tym, jak sobie ograniczać pewne zobowiązania. Myślę o tym, jak zoptymalizować i robić różne rzeczy tak, żebym właśnie nie musiał się angażować w biznes w taki sam sposób. Więc to jest, można powiedzieć, że cały czas buduję, chcę zbudować sobie takie możliwości, że jak będzie już rodzina się rozszerzała, to rzeczywiście będę mógł być out of balance w biznesie, a bardzo in balance. A powiedz, jak ty wybierasz te czynności, które eliminujesz, po pierwsze, a jak wybierasz te, na których się skupiasz jeszcze mocniej? Bo mi się wydaje, jak widzę moją drogę biznesową, że robię tyle samo rzeczy, a są to inne rzeczy za każdym razem, czyli robię jakiś mastering umiejętności, deleguję, później tym zarządzam, mam przestrzeń, idę wyżej.
powiem, że to niżej, co zrobiliśmy, jest już stabilizowane, spędzone i teraz ja muszę się rozwijać, ciągnę ze sobą cały zespół, bo też oni awansują w odpowiedzialności rzeczy wyżej. Tak, zresztą to jest pułapka tych, którzy robią micromanagement, a chcieliby awansować, że przez to, że wchodzą i cały czas robią taki micromanagement, to nie mogą, nie wpuszczając innych na swoje zadania, to ja nie mogę pójść wyżej. W jaki sposób wybieram? W tej chwili mam taki etap, gdzie testuję bardzo dużo różnych rzeczy, z różnych powodów, bo czuję, że chcę zobaczyć, czy coś znajdę ciekawego, o którym chciałbym się... To leży po tym kamieniu, nie? Tak. I testując różne rzeczy, wchodzą w różne zobowiązania, wiem, że na przykład, nie wiem, tego nie chcę robić, albo czuję, że dzisiaj w mojej dobie, czy w miesiącu, nawet coś, co jest mało angażujące w ilości godzin, robi, że wtedy, kiedy muszę te godziny spędzić z tym, mimo tego, że to jest ok, to czuję, że jednak chcę spędzić ten czas inaczej. To jest kryterium, żeby wybrać, że ok, to wtedy nie kontynuuję z tą rzeczą. I bym powiedział, że pewnie to jest ogromny luksus, że tak sobie mogę wybierać, ale dzisiaj jest taki etap, że testuję różne rzeczy i to, co mi się nie podoba, to eliminuję. To, co szukam, to też są rzeczy, na którym się zastanawiam, w jaki sposób ja mogę właśnie siebie lewarować. Mhm. Czyli jeśli ja miałbym sprzedawać siebie jako konsultanta godzinę za godzinę, to ja w dobie mam tylko tyle godzin i nie da się tego inaczej, jakby to nie jest... A jakbyś to wycenił, gdybyś miał, okej, sprzedałeś wszystkie biznesy, masz miliardów, chcesz być konsultantem i jak swój czas wyceniasz? Ile jest warty czas wtedy twój? No, to byłoby trudne. Wydaje mi się, że gdybym przeliczył, jaką wartość tworzę w swoich spółkach i teraz gdybym wszystko wyeliminował, teraz miałbym sprzedawać swój czas i tyle, to nikt by mnie nie zatrudnił. Okay. A może właśnie, wiesz, tam top 100 klientów na świecie? Nie, myślę, że nie. Okay. Więc potrafię tworzyć wartość po prostu w inny sposób swoim czasem. I teraz... Ja mogę kanalizować swoje myśli i to, co chcę robić poprzez właśnie innych, żeby inni pomogli mi lewarować właśnie ten czas, który mam. Czyli chcę wchodzić w zaangażowania w takie rzeczy, które powodują, że ta godzina, ten czas, który spędzam, on jest potęgowany. To też jest, ta myśl jest też spójna na przykład, jeśli chodzi o rzeczy charytatywne, które chcę robić. Z żoną rozmawiamy na temat tego, żeby może postawić sobie cel, że chcemy na przykład 100 milionów złotych rozdać na jakieś cele charytatywne. I teraz dzisiaj nie miałbym 100 milionów, żeby rozdać na te cele charytatywne. Ale chciałbym to zrobić. Teraz mogę to zrobić w różne sposoby. Albo mogę dalej pracować, wszystko później spieniężyć i wszystko dać, albo mógłbym znaleźć coś, co da te 100 milionów, ale może nie jednorazowo, ale w czasie. I teraz ja mogę stworzyć wehikuł, który wygeneruje te 100 milionów i te wszystkie przeznaczyć na cele charytatywne. To też jest pewien lewar. Albo myśleć, że zamiast dać ileś tysięcy na przykład na jakiś cel charytatywny, to czemu nie te same pieniądze wziąć i zatrudnić kogoś, oddelegować do żeby to zrobić. Albo żeby edukować, albo żeby pomóc jakiejś fundacji do zbierania innych środków, prawda? I teraz jeśli taka osoba, załóżmy, że kosztuje 5 tysięcy miesięcznie albo 10 tysięcy, ale ta osoba uzbiera 11, to ja wkładam 11 tysięcy dla tej fundacji. Nie bezpośrednio, ale przez to, że tak zorganizowałem to, że jednak dałem więcej niż de facto wyszło z mojej kieszeni. I to jest ten lewar, który szukam, że nie chcę dać bezpośrednio, chcę to w inny sposób zrobić, tak, żeby dać z siebie dużo więcej. Też chciałbym, żeby był ktoś, może ty, może ja, może my, żeby edukował fundację, jak biznesowo poprawne propozycje tworzyć. Dostaję mnóstwo, nie wiem, pewnie jeszcze więcej niż ja, przelej na zbiórkę na dziecko takie, przelej na schronisko jakieś tam. Takie zwykłe spamy, bo ktoś zakłada, że pomoc jest, pomóż mi, pomóż mojemu psu, dziecku, jakiemuś tam domu opieki, jest wystarczające, żebym przelał pieniądze. A mi wychodzi, że nie, że nie mam z nimi relacji, nie wiem, kim w ogóle są, nic dla mnie nie zrobili, nie dbają o moje potrzeby. I teraz część tutaj naszych widzów się obruszy na mnie. O Jezus, osmane rzeczy mówisz, a to biznesowo tak wygląda. Czyli jaką wartość generują dla mnie, jak się czuję po tym,
A dla mnie ważne byłoby, czy te pieniądze wydane są efektywnie wydane, czy ile z tych 100 zł rzeczywiście końcowy beneficjent otrzymuje, a ile potrzeba na przykład nieefektywną strukturę organizacji, żeby ona, ta maszyna sobie gdzieś działała. I może zainwestowanie w dobrego marketingowca, który tak, by tak. po prostu za darmo edukował inne fundacje, jak mogliby to robić dobrze, żeby uzyskać większe wsparcie, no to może to jest właśnie taki pomysł, jak lewarować tą pomoc. Lech Kaniuk, jego przemyślenia na temat biznesu, fundacji, psów i work-life balance. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie wiem, czy wiecie, Lech jest autorem książki Siła Pędu, która jest obowiązkowym podręcznikiem dla każdego, kto tworzy biznes i go rozwija w sposób bardziej efektywny, efektowny, skalowalny. Tak? Tak. Dlaczego widzowie, którzy obejrzeli teraz 20 minut naszej rozmowy, powinni wydać, Jezus Maria, 49 zł na Twoją bezcenną wiedzę? Ta książka trochę opisuje moje początki, mogą zainspirować, też dać pewność, że nawet osoby, które nie mają pieniędzy, nie mają doświadczenia biznesowego, nie mają zaplecza, mogą. Ja pokazuję w pierwszej części właśnie to. W drugiej części to jest ekstrakt bardzo dużo wiedzy, który mam od skalowania biznesu, który był od zera budowany do tego, gdzie dzisiaj jest wart ponad 5 miliardów euro. A trzecia część jest trochę kulisy też. No, życie przedsiębiorcy w dużej organizacji, gdzie są też inwestorzy i gdzie my po jakimś czasie nie mamy już tyle wpływu jako founder, tylko jesteśmy mniejszościowym udziałowcem i w jaki sposób takie decyzje mogą wpłynąć i jak to oznacza. Zapraszamy do książki Siła Pędu Lech Kaniuk. Lecha można znaleźć najlepiej na Instagramie, wam podpowiem, że tam on działa i sam odpisuje na wiadomości. A was zapraszam do suba, dzwoneczka, komenta. Bo to napędza bum, 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 bum. Bo to napędza i mnie, i moich gości do robienia dla was jeszcze więcej treści. Lech Kaniuk, Siła Pędu, Stefan, redaktor i ja.